Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dotarła do mnie taka korespondencja datowana na 26-27 października, prowadzona z pracownikami, studentami Uniwersytetu Wrocławskiego przez rektora Przemysława Wiszewskiego. Nie będę Państwu czytać wszystkiego, ale mamy tu takie fragmenty. Wiem, że z wielu z Państwa, zarówno pracowników, jak i doktorantów i studentów, aktywnie włącza się w protesty mimo zagrożenia epidemicznego. No troska, już sama jestem zadowolona, że się troszczy. Ale dalej czytamy tak. Gdyby doszło do kłopotów związanych z uczestnictwem w demonstracjach, pamiętajcie, że możecie prosić o kontakt z władzami rektorskimi. Zapewnimy Wam wszelką możliwą pomoc, w tym wsparcie prawne. Niedługo przekażemy Wam poradnik, co robić w przypadku zatrzymań przez policję. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przygotowaliśmy, ogłosiliśmy dwa poradniki. Jak się zachować w przypadku zatrzymania przez policję, a może to Was spotkać. I lista prawników do dyspozycji, tak naprawdę oczywiście to lista adwokatów. Szanowni Państwo, ja rozumiem, że taka sama postawa i takiej samej postawy może oczekiwać na przykład pani profesor Ewa Budzyńska. No bo jakby jest po drugiej stronie, też zostanie jej dostarczona lista adwokatów, instrukcja postępowania, jak w związku z tymi oskarżeniami, które są skierowane pod jej adresem, ma się zachowywać i prawda, lista osób, pracowników uczelni, która jest gotowa jej pomagać. Moje pytanie jest proste, bo oczywiście macie Państwo rację. Wolność akademicka, wolność debaty akademickiej, wolność nauki, oczywiście nauka, uczelnia i nauka to jest absolutnie najważniejsza sprawa, ale czy to, co przytoczyłam, te cytaty z korespondencji rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, to jeszcze nauka? I czy to dotyczy nauki? Czy to już polityka po prostu? Czy to już polityka po prostu? Szanowni Państwo, to jedna sprawa. Dużo mówiliście o wolności akademickiej, więc zależało mi, żeby się tą informacją z Państwem podzielić. Natomiast pytanie, które mnie interesuje, sprawa, o której rozmawiamy, to sprawa dotycząca postępowań plagiatowych. Jak to w tym w świetle nowych przepisów będzie wyglądało? Jak one będą po prostu realizowane? Dziękuję bardzo.